Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na spotkaniu informacyjnym w sprawie przebudowy kanału ściekowego w Kazimierzu, czyli na odcinku mniej więcej od ulicy Kwietniowej tutaj do ulicy Romskiej. Jest mi bardzo miło Państwa powitać i dziękuję Państwu za obecność. To dzisiejsze nasze spotkanie będzie poświęcone właśnie poinformowaniu, jaka jest koncepcja przebudowy kanału ściekowego, a można powiedzieć w praktyce, można powiedzieć zmiany kanału ściekowego, kolektor ściekowy, czyli w taką szczelną rurę, właśnie na odcinku w Kazimierzu, czyli na terenie naszej wsi. Dzisiaj z nami jest pan Walery Tankiewicz, prezes zarządu spółki PELI Gdynia. Tak więc bardzo dziękujemy za przybycie, za obecność. Również z panem prezesem są dwaj pracownicy. Czy mogę prosić tutaj o przedstawienie? Pan dyrektor techniczny Robert Bugala, odpowiedzialny za rozwój i za inwestycje w PEWiK-u. I pan kierownik inżynier Michał Smoleński, który jest inżynierem projektu, prowadzi ten projekt od początku i w zasadzie wie o nim wszystko. Tak więc bardzo dziękuję za przedstawienie i bardzo, bardzo się cieszę, że właśnie firma PEWiK dzisiaj zagościła u nas w Kazimierzu. Ze mną są również dwie panie. Kierownik referatu Zarządu Dróg i Zieleni, pani Anna Browarczyk oraz kierownik referatu do spraw ochrony środowiska, pani Elwira Klein. Natomiast ja chciałam Państwa powitać również w moim imieniu i korzystając z tej okazji, że jest to pierwsze spotkanie w Kazimierzu po wyborach samorządowych z kwietnia 2024 roku. Chciałabym Państwu serdecznie podziękować za udział w wyborach samorządowych i obdarzenie mnie mandatem zaufania, obdarzenie mnie Urzędem Wójta Gminy Kosakowo. Będę robić wszystko, żeby Państwo widzieli zmiany pozytywne, zmiany na lepsze we wsi Kazimierz, ale również w całej Gminie Kosakowo. Tak więc z mojej strony zrobię wszystko, żeby szło wszystko w dobrym kierunku. Tak więc dzisiaj zaczynamy od tematu kanału ściekowego, od tematu właśnie, który istnieje we wsi Kazimierz od 60 lat. Bowiem w roku 1964 ściek zagórskiej strugi został właściwie zastąpiony przez ścieki, które na początku wiemy, że były niezwykle zanieczyszczone. Aktualnie ta sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Mamy tutaj postęp technologiczny, więc te ścieki aktualnie są to ścieki oczyszczone. Natomiast niemniej jednak ta kwestia, można powiedzieć, cały czas stanowi pewien punkt, można taki powiedzieć, stresowy dla społeczności wsi Kazimierz, z tego względu, że już właśnie od 60 lat czekamy na rozwiązanie tego problemu. Aktualnie sytuacja jest taka, że firma PEWiK przygotowała projekt i właściwie ma już pozwolenie na budowę, czyli jesteśmy bardzo zaawansowani. Ma projekt przebudowy kanału ściekowego w kolektor i w związku z tym poprosiłam właśnie przedstawicieli firmy PEWiK o takie spotkanie informacyjne dla mieszkańców Kazimierza, aby przedstawić koncepcję przebudowy kanału ściekowego i żeby umożliwić Państwu takie pełne zapoznanie się z tym projektem, zadanie pytań, podjęcie dyskusji, tak aby, można powiedzieć, nastąpiła tu pełna przejrzystość tego, co miałoby się wydarzyć w Kazimierzu. Można powiedzieć, że tutaj sytuacja jest dosyć taka dynamiczna i ta przebudowa kanału w Kazimierzu miałaby się już rozpocząć we wrześniu tego roku, bowiem jest to termin obowiązywania pozwolenia na budowę. Tak więc jesteśmy bardzo, bardzo blisko rozpoczęcia prac właśnie budowlanych i stąd też bardzo dziękuję jeszcze raz, że firma PEWiK zagościła dzisiaj i przedstawi cały projekt. Tak więc ja bym proponowała może taki przebieg spotkania, że najpierw przedstawiciele firmy PEWiK przedstawią projekt przebudowy kanału ściekowego, a potem przejdziemy do dyskusji, będzie możliwość zadawania pytań. Tak więc są tutaj z nami, jest pan prezes, są również eksperci, którzy od samego początku prowadzili te prace. Tak więc myślę, że będzie to znakomita okazja do zadania wszystkich pytań
i do rozjaśnienia wszystkich kwestii. Tak więc ja na tę chwilę dziękuję i przekazuję głos Felikowi. Drodzy Państwo, ja bym zaczął od tego, że to, co płynie w tym kanale, to oczywiście zgodnie z przepisami jest określane mianem ścieki oczyszczone, a tak naprawdę to jest woda, która w niektórych parametrach ma drugą klasę czystości, w niektórych trzecią, ale generalnie jest to woda na tyle oczyszczona, że ona jest czystsza niż w wielu naszych jeziorach czy rzekach. Natomiast to prawna kwalifikacja tego, co tam płynie, to są ścieki oczyszczone. Jakby nie ma nic wspólnego z tym, co jest tam rzeczywiście w tym kanale. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem podkreślić. To ścieki są badane na bieżąco i przez nas, i przez instytucje kontrolne. Także tutaj nie ma w tym zakresie żadnej ścieżki do tego, żeby coś się tam przedostawało, żeby coś było na skróty. Jeśli o to chodzi, to możecie Państwo być całkowicie spokojni. Druga rzecz to to, że my mówimy o przebudowie kanału i w sensie prawnym, z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego, jest to przebudowa, modernizacja. Na to musieliśmy uzyskać pozwolenie na budowę, przeprowadzić cały proces urzędowy, ale tak naprawdę to, co chcemy zrobić z punktu widzenia bardziej technicznego, eksploatacyjnego, to jest remont kapitalny, ponieważ my nie zmieniamy ani przebiegu tego kanału, ani jego konstrukcji zasadniczej, ani jego przepustowości. Jak Państwo, my tylko robimy te prace, które spowodują, że to, co jest dzisiaj, będzie całkowicie szczelne i będzie służyło w ten sposób przez wiele lat. Sprawę trzeba by było zacząć od roku 2013, kiedy jako właściciel budowli, zgodnie z obowiązującymi nas przepisami, wykonaliśmy ekspertyzę stanu technicznego. Ta ekspertyza pokazała, że konstrukcje betonowe, z których składa się kanał, czy te brusy pionowe, brusy przykrywające również, są w bardzo złym stanie. W wielu miejscach już jakby na wierzch wyszło zbrojenie i ulega korozji. I ta konstrukcja, oczywiście to nie są rzeczy, które się wydarzą z miesiąca na miesiąc, czy nawet z roku na rok, ale w perspektywie dłuższej, nie wiem, czy można poszczególne zdjęcia wyświetlić bliżej? Tak, ale pojedyncze zdjęcia, tak? Powiększyć. Tak, żeby Państwo lepiej ewentualnie widzieli, jak to wygląda od środka. Cały kanał został skamerowany dokładnie na całej długości. My mówimy teraz o pierwszym odcinku. O odcinku na terenie wsi Kazimierz. Akurat stan techniczny na tym odcinku jest najgorszy i dlatego zaczęliśmy od tej części, ale generalnie cały kanał będzie remontowany, przebudowywany w tej technologii i cały aż do ujścia zostanie w Mechelinkach, zostanie w ten sposób zmodernizowany. W 2019 roku podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej tej przebudowy i po różnych rozważaniach, ekspertyzach i propozycjach zostało przyjęte rozwiązanie polegające na tym, że do tego istniejącego kanału zostaną włożone rury tworzywowe, a przestrzeń między nimi zostanie wypełniona taką mieszanką piasku i cementu, specjalną, sprawdzoną, która z jednej strony wypełni to szczelnie, także zapewni stabilność tych rur, z drugiej strony będzie też je chroniła przed ewentualnymi uszkodzeniami. Tak będzie wyglądał kanał po przebudowie, tak będzie wyglądał przekrój tego kanału. Czyli dzisiaj to, co jest, to są te brusy zewnętrzne i przykrywające, wbite w ziemię na różne głębokości, również do 5 i 6 metrów w niektórych miejscach. A to, co zostanie zrobione, to zostanie włożona do tego kanału taka rura, wypełnienie
i nowe zupełnie przykrycie. Projekt był wykonywany przez prawie 3 lata w ścisłej współpracy i w ciągłym kontakcie z władzami gminy. Władze gminy ówczesne zgłaszały sprawy, które chciałyby, żeby zostały ujęte. My proponowaliśmy pewne rozwiązania, które też miałyby być, oprócz zapewnienia jego podstawowej, głównej funkcji, miałyby być też taką wartością dodaną dla mieszkańców. Na wniosek gminy w ramach tego projektu został zaprojektowany dodatkowy odcinek ponad 100 metrów kanalizacji deszczowej na początkowym odcinku wsi Kazimierz i przebudowane przejście pod kanałem dla tej przewodów kanalizacyjnych, ponieważ ta konstrukcja, która zostanie zbudowana, wbudowana w ten istniejący kanał, jest bardzo bezpieczna i nie stwarza żadnych zagrożeń, nieszczelności, to te przejścia kanalizacji deszczowej pod kanałem mogą być znacznie bardziej płytkie, nie muszą tak głęboko się wchodzić w ziemię, jakby to spowoduje lepszy przepływ wód deszczowych i lepszą przepustowość tej kanalizacji. Po spotkaniach i analizach z obecnymi władzami również uzgodniliśmy, że wprowadzimy jeszcze na dalszym odcinku kanału we wsi Kazimierz dwa takie przejścia dla przyszłej kanalizacji deszczowej, tak żeby już później, kiedy ona będzie przez gminę budowana, nie trzeba było ingerować w kanał. I to już jakby dalej, dalsze działania będą po stronie gminy. Oprócz tego w uzgodnieniu z ówczesnymi władzami podjęliśmy decyzję, że nawierzchnia kanału na całej długości docelowo aż do Mechalinek, jak mówiłem, zostanie wykonana w takiej technologii i w taki sposób, że można będzie na niej urządzić ciąg spacerowy czy ścieżkę pieszo-rowerową. Może ona być, będzie mogła być normalnie wykorzystywana dla mieszkańców, ponieważ ten kanał, który jest przy tych przykryciach, które są, niezależnie od tego, że są tam jakieś oznakowania, że nie wolno na to wchodzić, wjeżdżać, to i tak zdarza się, że takie sytuacje mają miejsce. Czy ludzie na rowerach tam jeżdżą, czy chodzą, czy nawet wjeżdżają w niektórych miejscach czasem samochodami. Więc stwierdziliśmy, że nie będziemy tego zamykać, odgradzać i oznakowywać dodatkowo, tylko zrobimy tak, żeby przemieszczanie się po tym kanale było możliwe, bezpieczne dla konstrukcji, bezpieczne dla osób, które będą tutaj się przemieszczać. Nie było jeszcze określone oczywiście na jakiej długości, na jakich odcinkach, ale generalnie z rozmów z ówczesnymi władzami gminy wynikało i taka była też nasza sugestia, że na większej części kanału można urządzić po prostu ścieżkę rowerową, czyli zainstalować barierki, oznakowanie, czy rowerową, czy pieszo-rowerową. W każdym razie stworzy się taki ciąg komunikacyjny, którym można w ładnym otoczeniu dostać się spokojnie nad morze do Mechaliny. To jest jakby generalnie w ogólnym zarysie koncepcja, która będzie realizowana, natomiast o trochę więcej szczegółów realizacyjnych, organizacyjnych poproszę pana inżyniera. Dziękuję bardzo. Jedna jeszcze rzecz, o której pan prezes nie powiedział, taką wartością dodaną do tej całej inwestycji jest również to, że w sąsiedztwie wsi Kazimierz występują trzy mosty, trzy obiekty mostowe. Jest to ulica Kwietniowa, Grudniowa i Rumska. I również ta ekspertyza, którą byśmy zlecili, wykazała zły stan techniczny tych obiektów mostowych. Wręcz wymagałyby one remontu, który byłby kosztowny. Wspólnie z projektantem myśmy zdecydowali, że wykonamy zarurowanie, wykonamy te mosty rozebrane i zastąpione przepustami, co pozwoli później na to, że taki obiekt nie będzie fizycznie wyglądał już jako most, nie będzie widział jako most, nie będzie wymagał przeglądów
i jego eksploatacja będzie dużo tańsza i łatwiejsza przez to. Jeśli chodzi o samą realizację, projekt został podzielony na 3 etapy. Chyba, że już będzie łatwiej. To. Tak jak mówiłem wcześniej, projekt został podzielony na 3 etapy. Pierwszy etap to jest etap, który wiąże się z zarurowaniem kanału od tutaj wysokości ulicy Kwietniowej aż do granicy, tu jest bodajże nasza stacja uzdatniania wody w tym miejscu. To jest etap numer 1. Podczas tego etapu oczywiście zostaną wykonane wzmocnienia podłoża tutaj, ponieważ występują grunty nienośne. Również zostaną wykonane przebudowa istniejących syfonów, które zostaną wypłycone. Jak to wcześniej prezes powiedział, gmina ma straszne problemy z eksploatacją tych syfonów, ponieważ są dosyć głębokie i dojazd do nich jest utrudniony. No, to wypłycenie pozwoli na łatwiejszą eksploatację. Także to byłby etap pierwszy. Tu też w tym etapie zostaną wykonane te dodatkowe przepusty na przyszłą kanalizację deszczową i w ramach tego etapu też zostanie tutaj wprowadzona dodatkowy przewód, który później umożliwi dalszą rozbudowę kanalizacji deszczowej we wsi Kazimierz. Przechodząc dalej, mamy etap drugi. To jest praktycznie etap, który jest usytuowany, jest ten kanał, jest między budynkami, więc będzie dosyć trudny do realizacji. Natomiast wiąże się on tutaj też z przejściem ulicą, z przejściem, czyli z demontażem konstrukcji mostowej ulicy Grudniowej i dalej przeprowadzenia prac tutaj w zbliżeniu niestety do budynku mieszkalnego oraz budynku garażowego tutaj. Na tych dwóch odcinkach zostały zaprojektowane dodatkowe wzmocnienia, a także odejście kanału od budynku, żeby w przyszłości nie było takiej sytuacji, żeby ten kanał w jakikolwiek sposób mógł zagrażać stateczności budynku. Również to samo zostało wykonane w tym miejscu. To jest budynek gospodarczy albo garażowy. Teraz może pokażę, jak to mniej więcej wygląda, to zabezpieczenie. Będą zainteresowani, to oczywiście pokażę, jak to mniej więcej ma wyglądać. To będą dodatkowe takie zastrzały, ponieważ w tym miejscu ten kanał ma ścianę kamienną, z której została po prostu wypukana już zaprawa i grozi po prostu niebezpieczeństwem zawalenia się tej ściany kanału. I kolejny, trzeci etap, który będzie się wiązał też z demontażem ulicy, czy konstrukcji mostowej w ulicy Rumskiej. To jest etap końcowy, tutaj już na wyjściu ze wsi Mechelinki. Te etapy, zostało to podzielone na takie etapy, ponieważ podczas wykonywania prac niezbędne będzie przepompowywanie ścieków oczyszczonych na czas wykonywania prac. Dlatego będą musiały być umiejscowione stanowiska takich pomp zastępczych i w ramach oczywiście obrysu tego kanału będą wykonane takie chmury czerpalne,
oraz bypass wzdłuż tego odcinka, który będzie realizowany. I ten bypass, rociąg bypassowy, będzie wpadał do kolejnego odcinka kanału, który jeszcze nie jest realizowany. Tak, żeby można było prowadzić pracę wewnątrz w tym suchym kanale. Żeby te pompy nie pracowały cały czas, dobraliśmy taką technologię, żeby można było pracować, załóżmy, przez dniówkę 8-10 godzin. Następnie po wykonanym kawałku odcinka puścić ścieki oczyszczone tym już wykonanym odcinkiem i każdy będzie mógł spokojnie spać. Następna dniówka, uruchamia pompowanie, zostanie kanał osuszony i będą mogły być prace kontynuowane dalej. Stąd może widzieli Państwo tutaj na tych slajdach takie przykładowe miejsca. To nie są oczywiście miejsca, do których należy się wiązać, ponieważ w dokumentacji projektowej żeśmy pokazali tylko możliwość dla wykonawcy, jak to mogłoby być realizowane. Natomiast no, każdy wykonawca dysponuje swoim sprzętem, swoimi możliwościami, więc on pewnie wykona to po swojemu, w dostosowaniu oczywiście do możliwości, jakie będą przyległe tereny mu dawały. Może nie wiem, coś... Jeżeli mają Państwo jakieś pytania techniczne, to służę pomocą. Ja mam pytanie. Chodzi mi o ten newralgiczny punkt, o którym Pan mówił, że będziecie... Tu jest, siedzi Pani, która, której dom jest właśnie tak blisko tego kanału, Pani Irena. Tym czerwonym Pan zaznaczał, że będzie przesunięty trochę kanał od tego domu. Tak, ja zaraz znajdę taki dodatkowy projekt, gdzie jest tu przekrój tego, jak to będzie wyglądało, tak? To potrzebuje chwilki, bo to jest dosyć duża dokumentacja. Nie. O tutaj, to jest ten, tam chcecie przesłanie, bo to jest ten numer 195, to jest chyba ten budynek, tak? Tak, dokładnie. A na jaką odległość ten kanał chcecie odsunąć? Znaczy, to jest, my musimy się zmieścić w granicach tego kanału, który jest teraz, natomiast musimy odsunąć, zaraz Pan pokażę, bo to dosyć ciekawe. Musimy się zmieścić w miejsce działki i w obrysie tego kanału, co jest teraz. Natomiast przez to, że on ma tą ścianę taką kamienną, on tam jest szerszy. I to nam pozwoli, a my trzymamy się stałych gabarytów, więc możemy się troszeczkę w granicach tego obrysu oczywiście odsunąć. Ale nie będzie to duże odsunięcie. To będzie odsunięcie w ramach istniejącego kanału. Bezpieczeństwo temu budynkowi. Tak, już mam ci dobrze. Jedna ręka taka się zmieniła. Wiecie Panowie, dlaczego tam jest ta obmurówka zrobiona z kamieni, a nie z tych betonowych tych? Dlaczego? Pewnie po to, żeby nie wbijać... No nie były wbijane, tak, ale a dlaczego te pale nie były wbijane? Bo tam są złaże. I teraz drugie moje pytanie, jak głęboko będziecie, czy głębokość kanału jest na całym odcinku jednakowa, że ta rura spod szybką się zmieści? Nie zagraża temu. Na pewno jest tak dobrze? Bo ja, z tego co ja wiem, że właśnie w tym miejscu jest zrobiony taki mały syfon, jest wypłaszczenie i robi się syfon. I jakbyście pompowali pełną parą wodę, dopóki nie było tych rur, to byłyby wycieki i wylewy na całej długości kanału. I to była właśnie jedna z przyczyn. I teraz jak wejdziecie, żeby to podłoże usunąć, żeby tą rurę zmieścić w tym kanale, no to powstanie problem. Tam są potężne glady. Jest kamieniste dno. Nie wiem, czy tylko w tym miejscu, czy na innym odcinku, ale czy macie Panowie wypomnione, jaka jest głębokość kanału? Czy ta głębokość jest jednakowa i ta rura wchodzi bez problemu, czy są właśnie jakieś wypłycenia spowodowane kamieniami, jakimiś innymi niedobrotnościami? Myśmy zrobili bardzo dokładną badanie tego i dna, i ścian kanału. Robiliśmy też odgierty geologiczne, dosyć gęste. W tym miejscu może nie, ale dno było badane, tak jak puszczaliśmy taką kamerę na pływach. Ja słyszałem o tym, tak. To ja wiem, ale to było tylko powoli. Ale proszę
się nie przejmować, bo jak będzie ten kanał osuszony, to najwyżej się po prostu skoryguje postanowienie. To nie jest nic takiego strasznego. Tym bardziej, że zaraz Państwu pokażę, tylko muszę dojść. Przedam dokumentację, także przewijam za miło rysunków i opisów. Możesz przejść do następnych pytań po prostu? O, to już. Ja mam takie zapytanie. Ten kanał jest w całości robiony, to znaczy projekt, tak? Nie, odcinek. Ten projekt obejmuje odcinek niecałego kilometra na odcinku Wsika-Zimierz, a pozostała część jest w tej chwili w trakcie projektowania. Okej, to mam takie drugie zapytanie. Tej części projektowanej, tej drugiej, bo widzę, są znaki, właśnie były odwierty robione i z którymś z panów rozmawiałem, ja jestem rolnikiem. Moje zapytanie jest takie, ile będzie przejazdów przez ten kanał od Kazimierza w stronę Mechelinek? Nie mówiąc o drodze Puckiej i tam przy gazach. Dla maszyn rolniczych. Tak, ciężkie sprzęty. Znaczy, wszystkie zostaną zachowane takie, jakie były. No ja słyszałem inaczej, po prostu, że częściowo niektóre zostaną zlikwidowane, że tu ostatni raz jeździmy. Dlatego na etapie projektowania chcemy po prostu zobaczyć ten odcinek, czy to zostanie i zostanie to wpisane, że nie, że my się obudzimy. Bo pan tu nam mówisz, że ścieżki rowerowe, inne rzeczy i tak dalej, to nie jest dla rolnictwa. My rolnicy nie jeździmy sobie dla frajdy, tylko jeździmy pracować i z tego żyjemy. I od razu jaki co nasz tam będzie na tych przejazdach? No i nie ma co nasz od razu jaki. Tak, bo to bez sensu, to dzisiaj furmanką nie dotrzego. No dokładnie. A i traktor z prasą czy z balotami jak jedzie, to ma przynajmniej te 15 ton. A kombajn też się. No mówię, ale żeby po prostu było to pokazane, tak? To znaczy wszystkie przejazdy zostaną zachowane, jeżeli Państwo macie jakieś życzenie, bo to zarurowanie no, wręcz ułatwi tutaj wykonanie tego typu przejazdów, no to myślę, że tutaj w uzgodnieniu, nie wiem jak to zrobić, czy Państwo zgłosilibyście powiedzmy swoje jakieś tam wnioski odnośnie tych nowych przejazdów do gminy,